I mamy jeszcze pojedynek o tak naprawdę trzecie miejsce, które nie ma znaczenia, ale byłoby to naprawdę dla Barcelony już naprawdę cios. Jeżeli Barcelona swojego meczu z Eibar, który to Eibar już spadł, jest to oficjalne, nie ma szansy, żeby się utrzymali. Jeżeli tego nie wygra, a Sevilla wygra swoje starcie za La który nie gra już o nic no to Sevilla zajmuje trzecie miejsce. I jak to się często zdarza, ironia losu zagrała na nosie kibicom Blaugrany. Barcelona sezon 2020-2021 zakończyła na czwartym miejscu w tabeli, dając przeskoczyć się Sevilli w ostatniej kolejce La Ligi. Mistrzem Hiszpanii oczywiście zostało Atletico, które nie odpuściło zwycięstw do samego końca, ale to dopiero początek kłopotów FC Barcelony. Jak donoszą dziennikarze marki FC Barcelona ze względu na tragiczną Kondycję finansową, a także rekordowe w historii zadłużenie klubu zostaje oficjalnie zdegradowana do niższej ligi. Sezon 2021-2022 Duma Katalonii będzie rozpoczynać z drugiego szczebla rozgrywkowego w Hiszpanii, a także otrzyma trzyletni zakaz transferowy. Już teraz mówi się, że największe gwiazdy FC Barcelony są dogadane z największymi europejskimi potęgami, ponieważ chcą uciec z tonącego statku. Moi drodzy, ja nazywam się Nekcją, a was witam bardzo serdecznie w nowej karierze na kanale Nexusion Games. Będzie to oczywiście kariera, w której sterować będziemy klubem FC Barcelona. W końcu się doczekałem na koszuleczkę. Wygląda to nieco dziwnie, ale jak widzicie, wszystko jest na swoim miejscu. Pomysł na karierę, w której to europejska potęga zostaje degradowana do niższej ligi przez gigantyczne problemy finansowe czy jakieś przekręty narodził się już dawno, dawno temu. Początkowo miał to być Juventus, który miał przeżyć aferę Calciopoli 2, niemniej ze względu na nielicencjonowaną drugą ligę włoską Lifie, nie byliśmy w stanie tego zrobić. Ostatecznie padło na dumę Katalonii, a całość przewidywania, jaki zawodnik by odszedł, jaki zawodnik ewentualnie by został, a także jaki zawodnik, który swój ostatni sezon rozegrał, dokładnie w tej koszulce by powrócił, zostawiłem Maćkowi Disbusterowi z kanału Futrol: ekspert do spraw futbolu, ekspert do spraw FC Barcelony. Zresztą Sami posłuchajcie. Dzień dobry serdecznie. Witam wszystkich widzów Nexioma, który właśnie napisał do mnie z tym pomysłem Barcelony, która została zdegradowana, i jakby to się toczyło. więc nie hejtujcie jego, bo tu kilka pomysłów odnośnie zawodników jest moich. Mówiłem mu to, jak mi się to wydaje, kto mógłby zostać, kto nie. Na przykład ta stara gwardia na rok myślę, że czułaby taki, taką konieczność zostania z Barceloną, nie opuszczania jej, podobnie jak to było z Juventusem i z tymi najwierniejszymi zawodnikami. Ale super pomysł w ogóle dla Nexima też. Ma tu kilka autorskich pomysłów odnośnie tej kadry. Ja będę sobie to sprawdzał i trzymał kciuki. Oczywiście ten powrót do La Liga będzie szybki, ale później odbudowanie Barcelony, która walczy o mistrzostwo. No dodałbym, że walczy o Ligę Mistrzów też, ale to w rzeczywistości mogliby odbudować. Ale to już rola Laporty. Zobaczymy, co wymyśli. Naszym celem w tej serii będzie ponowne wprowadzenie FC Barcelony do głównej klasy rozgrywkowej w Hiszpanii i o ile to stanie się raczej dosyć szybko, tak ponowne wrócenie na tron, tak jak powiedział Maciek, powinno trochę potrwać. Wszyscy zawodnicy dostali natychmiastową możliwość zwolnienia swojego kontraktu z FC Barceloną i na to zdecydowały się gwiazdy takie jak Frankie de Jong, Dembele, Coutinho, Antua Griezmann czy Ter Stegen. Ale było tych zawodników zdecydowanie, zdecydowanie więcej. Oni odeszli do rywali europejskich, ligowych, sami się przekonamy w trakcie trwania tej kariery, gdzie wylądowali byli zawodnicy FC Barcelony. Ale na ratunek dumie Katalonii pozostała stara gwardia, złożona z Sergio Roberto, Pique, Jordiego Alby, Busquetsa, Lionela Messiego, który ostatecznie zdecydował się przedłużyć jeszcze na rok kontrakt z FC Barceloną, a także do Barsy powrócił jeden jedyny, najwspanialszy... Andres Iniesta. Moi drodzy, w tym momencie muszę Was poprosić o zostawienie kciuka w górę pod tym odcinkiem, jeżeli jesteście tak samo podjarani jak ja tym nowym pomysłem na nową karierę to koniecznie, koniecznie zostawcie mi o tym komentarz, zostawcie tego kciuka w górę, napiszcie co i jak. Juniorzy tacy jak Ansu Fati, Moriba, Araujo czy Pedri, jeżeli którekolwiek z tych nazwisk przeczytałem źle to koniecznie mi o tym też napiszcie w komentarzu. Ale wracając, ci juniorzy zdecydowali się zostać w klubie, żeby wspomóc FC Barcelony i to właśnie na podstawie ich będziemy budować nowy trzon Dumy Katalonii. Ostatecznie w sezon 2021-2022 wkraczamy z następującą jedenastką. Na bramce Peña mający 73 punkty overola, dalej Sergi Roberto, Pique, Araujo, Alba, Busquets, Pujk, Niniesta, Messi, Pedri i Ansu Fati, a także w Wielu innych uzdolnionych zawodników na ławce rezerwowych. Raz jeszcze przypomnę zasady tej serii. Przez najbliższe trzy sezony nie możemy wykonać absolutnie żadnego, żadnego transferu. W całości będziemy musieli polegać na wychowankach, na juniorach, na scoutach i tym, co otrzymamy bezpośrednio od klubu. Kolejną bardzo ważną rzeczą do ustalenia będzie to, czy trener Sol Goodman będzie w stanie wkroczyć w każde spotkanie, czy jednak będzie to seria symulowana. Ostatecznie zdecydowałem się na takie rozwiązanie, że praktycznie każdy mecz będziemy symulować, czy długo, czy szybko, to już nasza indywidualna sprawa, ale jeden mecz na odcinek możemy rozegrać. I tutaj jest o tyle to ciekawe, że możemy tylko raz jakby wejść w spotkanie. Albo od pierwszej minuty, albo od 45, jeżeli będzie się coś działo w meczu, który symulujemy. W każdym razie tylko raz na cały odcinek możemy faktycznie powąchać murawę. Jeżeli seria też potrwa dłużej niż trzy sezony, to ewentualne transfery do Dumy Katalonii przeprowadzamy dokładnie na takiej samej zasadzie jak w serii na ratunek Szalkę. Czyli nie wyszukujemy ręcznie nazwisk, tylko sugerujemy się wyłącznie tym, co dostarczą nam nasi skauci wysłani w globalne. Globalnej sieci transferowej. Był to nieco inny odcinek, taki bardziej wprowadzający do tej całej serii degradacji. Ale chciałem zachować sobie odrobinę suspensu i zrobić też takie fajne wprowadzenie, żeby wyjaśnić wszystkie zasady. To jest też bardzo dobre miejsce do otwarcia jakiejkolwiek polemiki na temat tej serii. Więc jeżeli macie jakieś pytania, to serdecznie zapraszam Was do sekcji komentarzy. Zadawajcie, śmiało pytajcie, proponujcie. No i tam będziemy na ten temat rozmawiać. A już jutro, z samego rana. Zapraszam oczywiście na pierwszy odcinek Degradacji. Ja ram się, Max! Nareszcie, nareszcie mogę ten projekt odpalić. Let's go!